Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. Dzisiaj nagrywamy taki wstęp do trzeciego rozdziału Zatrutego Zdroju, naszej kroniki piątej edycji Wampira Maskarady. Tak, nagrywamy, więc jeżeli lubicie do tej pory to, co nagraliśmy, to pamiętajcie o lajkach, udostępnieniach oraz o naszym patronajcie. Tak właśnie. Proszę graczy, żeby się przywitali i przedstawili. Cześć, jestem Nesja. Dzisiaj gram Grzegorzem, zwanym Baśką, który jest z klanu Nosferatu. Cześć, jestem Nasty. Gram Jadwigą, aka Panią Jadzią, z klanu La Sombra. Cześć, tu Ary, gram Mariuszem z Ministerium. Cześć, tu Savro, gram Hunterem z klanu Gangrel. Ja zaś jestem Krysyda, będę dzisiaj pełnić funkcję mistrza gry. Dzisiaj w ramach Zatrutego Zdroju gramy sobie retrospekcję i z tej okazji przetestujemy sobie taką mechanikę, która się nazywa Memoriam. Ogólnie Memoriam to są takie krótkie retrospekcje, które mogą w sumie odpalać nawet gracze. No załóżmy, że nie wiem, są w jakimś budynku, wiedzą, że z tego budynku wychodzi jakiś ukryty tunel i na przykład mogą odpalić szybkie Memoriam, żeby się przekonać, czy ich wampir może już kiedyś był w tym budynku i wie, dokąd ten tunel prowadzi. Ogólnie chodzi o to, że wampiry, zwłaszcza starsze, jeżeli żyją dziesiątki czy setki lat, niekoniecznie wszystko pamiętają, ale to jest taka sytuacja, w której mogą sobie spróbować coś przypomnieć i coś dodać do swojej historii postaci. My to zrobimy troszeczkę inaczej. Jakby zaczynamy od tego, że chcieliśmy mieć retrospekcję, więc przy okazji robimy memoriam. Ja bym chciała, żeby to było memoriam Mariusza. Memoriam się wycenia zwykle od 1 do 3 kropek, bo na myśl uznałam, że będą to 2 kropki, czyli potencjalnie będziecie mogli na końcu tego memoriam, to znaczy Mariusz będzie mógł uzyskać odpowiedź na jedno ważne pytanie. Tylko ja tutaj znowu też troszeczkę zamienię. Nie będzie to pytanie zadane przez Mariusza konkretnie, ponieważ to nie on jakby odpala memoriam, tylko ja je narzucam. Dowie się może pewnego faktu, który być może coś zmieni we współczesności Wyrblasty Zdroju, a być może nie. Ponieważ dwupunktowe, to jakby po drodze musicie, żeby to memoriam zadziałało, wypełnić jakby 2 wyzwania, stawić czoła 2 wyzwaniom. Gdzie w zasadzie myślę, że mogę powiedzieć już tak na takim metapoziomie, że jedno z nich to będzie znalezienie osoby, drugie z nich to będzie dostarczenie czegoś. I za chwilę sobie przejdziemy przez inicjowanie, natomiast myślę, że możemy też już zacząć narrację i wpleść to wszystko w narrację. Jeśli dobrze pamiętam, to ostatni raz mieliśmy Mariusza, że się tak wyrażę, na antenie pod skansenem, gdzie Mariusz przywoził Gabrielowi ubrania na zmianę. Potem Mariusz bardzo szybko się zmył, ponieważ jaśniejące na horyzoncie niebo zwiastowało świt. A wiadomo, że żaden pokrewniony, tudzież pijawka, nie chciałby zostać przyłapany na ulicy przez słońce. To też Mariusz pewnie jeszcze nie wie, co się wydarzyło dalej w skansenie. Natomiast myślę, że teraz, zbliżając się do swojego schronienia, mógł jeszcze rzucić takie przelotne, ostatnie, może nawet przestraszone spojrzenie na niebo, zobaczyć ostatnie gasnące już gwiazdy i przypomnieć sobie, że kiedyś wpatrywał się w nocne niebo, ale wyszukując pewnego bardzo szczególnego ciała niebieskiego. Miało to miejsce latem 1999 roku. Nie będziemy określać dokładnie daty dziennej, ale chodzi o przełom czerwca i lipca, tak żeby troszeczkę dokładniej powiedzieć. Mariuszu, zainicjowanie memoriam wymaga sprawdzianu pobudzenia, więc proszę, żebyś go teraz wykonał. Trasa głód. Mhm. Ile wynosi w tej chwili twój głód? Oj, cztery. Dobrze, przypominam. Bo rozmawialiśmy o tym już wcześniej na ofie. W trakcie memoriam zachowujesz te same statystyki, które masz w obecnej chwili. Odejmujesz 1 kropkę dyscyplin za każde 50 lat wstecz, ale w naszym przypadku no nie sięgamy aż tak daleko. No zachowujesz ten sam poziom głodu, który masz w teraźniejszości, czyli niestety 4. To w sumie jest dość ciekawe. Tak, Mariusz, więc spojrzałeś w niebo, przypomniałeś sobie, że szukałeś kiedyś tego szczególnego ciała niebieskiego. Wszedłeś szybko z powrotem do swojego schronienia, żeby tam już bezpiecznie oddać się wspomnieniom. Jedziesz samochodem. Samochodem, który chyba muszę poprosić, żeby opisała Naski w związku z tym, co tutaj wybrała jeszcze przed sesją.
Samochód wydaje się z zewnątrz takim absolutnie zwyczajnym białym vanem, podczas gdy jedzie się nim w środku, można zauważyć, że jest wykonany z bardziej innego rodzaju metalu. Ma jakiś rodzaj broni palnej w środku. Możliwe też, że póki co tylko Jadzia sobie zdaje sprawę z jakichś dodatkowych, ukrytych tu miejsc bądź dźwigni w środku, które mogłyby na przykład wysunąć jakiegoś rodzaju wieżyczkę. Z wieżyczką to może nie przesadzajmy, natomiast okej, może być tak, że on ma ukrytą gdzieś broń palną rzeczywiście, w jakimś schowku pod siedzeniem czy coś. Ale w takim razie ustalmy od razu, jedna sztuka, ale co to za broń? Możesz tam, wiesz, chwilę sobie poprzeglądać na przykład w podręczniku, co tam jest. Długa? No. Ja w sensie, bo ja się absolutnie na broni palnej nie znam, więc może jakiś rodzaj karabinu. Nie, to chodzi tak naprawdę o to, jak daje plusy przy ewentualnym strzelaniu się. Poszukam, jak będzie kiedyś potrzebne. Dobrze, więc Mariuszu, jedziesz takim samochodem, jak opisała właśnie przed chwilą Naski. Jak więc zajmujesz miejsce? Prowadzisz ten samochód, czy siedzisz gdzieś, nie wiem, na fotelu obok kierowcy, z tyłu? No niby umiem prowadzić, więc mogę prowadzić, czemu nie? Tak to wspominasz, tej nocy to ty prowadziłeś, tak? Tak. No i kto siedział obok ciebie na fotelu kierowcy? Obok fotela kierowcy, tam? Na fotelu pasażera chyba. Tak, na fotelu pasażera, przepraszam. No pewnie Hunter, no. Z nim się czuję jakoś tak troszkę odrobinę bezpieczniej. No pewnie Hunter się rozwalił na tym siedzeniu pasażera. Gdzieś tam z piwem już. Kupił przed wyjazdem. Hunter może pić prawdziwe piwo? Czy to jest piwo Mariusza? Tak, prawdziwe, bo mam atut, który pozwala mi jeść. No to opisz Huntera, przedstaw go słuchaczom. Hunter to tak z wyglądu jest mężczyzną przed 30, zbudowanym, dobrze zbudowanym ewidentnie, co podkreśla też jego ubiór, bo w zasadzie nie patrząc na temperaturę zwykle gdzieś tam pokazuje się w koszulce, w jeansach i to mu wystarczy. Ma krótkie włosy, czarne i wygląda naprawdę dobrze. Pod tym względem, że po prostu przyciąga wzrok w tym pozytywnym znaczeniu. Kobiety i pewnie mężczyźni niektórzy też, gdy na niego patrzą, zapewne go zapamiętają na długo. Okej, siedzisz rozwalony z piwem, a pasy są zapięte? Chyba nie, okej. Bo to niewygodnie by było w sumie. Mariuszu, no więc tak, jedziesz, obok ciebie siedzi Hunter, tak jak właśnie zostało to opisane. Natomiast gdybyś zerknął przez ramię albo w lusterko wsteczne, no to zapewne zobaczyłbyś, przypomniałbyś sobie, że na kanapie z tyłu siedzą jeszcze dwie postaci. Jedna z nich, kiedy odbija się w lusterku, to wydaje się jakby lekko rozmazana. Coś jest nie do końca w porządku z tym jej odbiciem. No druga się odbija normalnie, chociaż wiesz, że gdyby chciała, mogłaby zniknąć z widoku. Może zacznijmy od Grześka, skoro jego widać wyraźniej w lustrze. Tegoż to niepozorny, młody mężczyzna. Nieprzeciętnego wyglądu, nosi okulary, ma bardzo szczery uśmiech, krzywe zęby. Nie ubiera się zbyt modnie, raczej sweterek, marynarka, nie rzuca się ubiorem w oczy. I taki drobiazg, który będzie zauważalny dla każdego, kto cokolwiek wie o spokrewnionych. No Grzegorz jest Nosferatu, jest brzydki jak noc, po prostu. Ale poza tym ma poczciwą twarz. Tak, poczciwą, brzydką twarz. Niech się przedstawi druga persona zasiadająca z tyłu. Druga persona wydaje się być bardzo smukłą i nienaturalnie wręcz wydłużoną osobą, o ciemno-czarnych, wręcz obsydianowym kolorze oczu. Tak, całych oczu wraz z białkami.
I włosy są średniej długości, troszeczkę poskręcane, napuszone, stojąc troszeczkę w chaotycznym nieładzie. Jednak są już srebrno-szare, przywodzące na myśl ilość lat, których musiała przetrwać. Jednak nie widać tego po samej jej cerze. Ma wymalowane usta krwisto-czerwoną szminką, widoczne kości policzkowe i bardzo właśnie charakterystyczne i ostre elementy swojej twarzy. Mhm. Coś robi w trakcie jazdy? Myślę, że może się zaczytywać w jakiejś książce i co jakiś czas powiedzieć Hunterowi: młodzieńcze, ależ nie należy tak siedzieć, jeszcze nas wszystkich narazisz na niepotrzebny mandat. Pamiętaj, że to auto jest pożyczone. Do mandatu za chwilę dojdziemy, myślę, natomiast... No, Nessie, to powiedz nam, co tam ten Grzegorz robi, siedząc obok Jadzi, tak? Ostatecznie ma na imię Jadzia, prawda? Pani Jadzia. Jestem narratorem, nie muszę. Grzegorz być może coś tam gra na komórce. Ma komórkę w 99, z taką ze Snake'iem. Snake'a chyba by miał. Pierwsza Nokia w Polsce. No, taką cegiełkę. Ja, dobrze, dobrze. Ale jeśli Grzegorz jest informatykiem, to podejrzewam, że goni za takimi nowinkami. Nawet za granicą może sprowadzi. A zasoby mu na to pozwalają? Zobaczmy. No, ale myślę, że nie gra mu się wcale aż tak dobrze, bo ta droga jest wyboista jak po prostu wszystkie czorty. Co chwilę koło wpada w jakąś dziurę, która jest większa niż przyzwoitość by na to pozwalała. Większa nawet może niż jeszcze przed granicą, albowiem uchylę już rąbka tajemnicy, jesteście na Ukrainie, jedziecie właśnie przez tereny wiejskie. Jest ciemno, droga jest nieoświetlona, a to właściwie jest nieoświetlona, pominąwszy reflektory z vana, którym jedziecie. Powiedzcie mi, jak było na granicy? Tak a propos tych mandatów, tego typu rzeczy, jak? No, opowiedzcie mi trochę, jak to tam było. Ta kolejka, w której staliście, a może nie staliście, może sobie jakoś poradziliście. Ile godzin czekaliście na wjazd, takie sprawy, nie? Jak ominęliście jakieś kontrole? No cóż, trzeba było na pewno dorzucić trochę do Mercedesa pana strażnika, ale dzięki temu nie staliśmy zbyt długo na granicy. I nie trzepali aż tak mocno. Nie zadawali aż tak dużo pytań. O, ogólnie rzecz biorąc, dało się to rozwiązać polubownie. Hunter pewnie tam marudził coś na te łapówkarstwo. A, no tak, bo Hunter może nie wygląda, ale... Jest przeciwny takim praktykom. Też no, trochę nie mieli wyboru, śpieszą się, muszą dojechać tak naprawdę na miejsce, żeby przed świtem zdążyć. No. Tak, zwłaszcza, że do Kijowa to jest jednak kawał drogi, więc też pytanie, czy na przykład macie gdzieś jakiś nocek, albo właściwie dniowanie po drodze, czy jednak, Mariuszu, jak pamiętasz, dociskałeś gazu i po prostu nieważne, że dziury albo jakieś może patrole, tylko po prostu wszystko jest wliczone w budżet operacyjny? Chyba tak. Chyba tak to było. Że masz tu na przekupstwo policjantów, zresztą to się nazywa prawidłowy mandat, tak, i te sprawy i w ogóle. Masz tu, czyli to nie twoje pieniądze. Czyje pieniądze wydajesz? Wydawałeś? Przede wszystkim nie swoje, tak? No, czyje, przyznaj się. To już tyle lat temu możesz się przyznać. No stwórczyni, tak? Stwórczyni. Za hajs matki baluj. No pewnie. Okej, rozumiem. Mariuszu, wiedziałeś tak naprawdę tylko tyle, że macie dojechać do Kijowa, znaleźć tam pewną osobę, która... potrzebuję waszej pomocy, ale jeszcze nie wiedziałeś, albo nie pamiętasz, jakiej konkretnie. No było już późno, albo dla śmiertelników wcześnie, kiedy faktycznie zaczęliście wjeżdżać do Kijowa, kiedy najpierw minęliście coraz częstsze jakieś zabudowania, pojedyncze domy, później coraz więcej budynków już stricte industrialnych, jakieś tory kolejowe, w
końcu taką gęstszą, bardziej zwartą zabudowę. Wreszcie światła uliczne stały się normą, a nie tylko miłą niespodzianką. Co prawda w pewnym momencie najechałeś na taką dziurę, że Hunter to mało nie walnął głową w sufit, jak już ustaliliśmy, nie miał zapiętego pasa. I pewnie skomentował sposób jazdy Mariusza, jakoś niewybrednie. No i jeszcze pewnie ci się piwo rozchlapało na kolana, słuchaj. Tak. No cóż, to są, no jak to się nazywa? Kiedy uleciało mi słowo. Straty wliczone w koszta? O właśnie. Miałam powiedzieć, że ryzyko narracyjne, ale chyba zawodowe. No to też. No i te budynki, no one są w większości jednak zaniedbane, obdrapane, gdzieś tam upstrzone jakimś grafiki. Chodniki, jeśli są, też brudne, zaplute. Bardzo mało ludzi na ulicach o tej porze. Dopiero kiedy dojeżdżacie bliżej centrum, orientujecie się, że Kijów jest takim miastem skrajności i kontrastów. Z jednej strony ta bieda po rozpadzie ZSRR wciąż widoczna, z drugiej strony wspaniałe pomniki, monumenty, cebulaste kopuły, takich zabytków jak Ławra Peczerska, jak Sobór Mądrości Bożej. Możecie sobie tylko wyobrażać, jakby wyglądały skrząc się w słońcu. Myślę, że wszyscy macie nadzieję, że jednak tego nie zobaczycie. I tu w centrum już więcej ludzi spotyka się na ulicach, ale możecie odnieść wrażenie, że wszyscy tak spoglądają za waszym vanem. Czy to widząc zagraniczne tablice rejestracyjne, czy domyślając się, że to jest jednak jakieś poważniejsze auto? Mariuszu, w pewnym momencie coś tam sobie, źle sobie skręciłeś, pomyliłeś sobie znaki, drogę. Byłeś w ogóle wcześniej w Kijowie kiedykolwiek? Pewnie nie. Pewnie nie. Czyli co, przed jazdą sobie sprawdziłeś jakąś mapkę, czy w ogóle Hunter w jednej ręce piwo, w drugiej atlas samochodowy? No tak, atlas do mapy samochodowej Hunter trzyma i nawiguj. No to debil trzymał go do góry nogami, nie? I skręciłeś nie w te ulice, co trzeba, i musiałeś zrobić dość duże kółko, żeby objechać. To jakim cudem myśmy w ogóle do tego Kijowa dojechaliśmy? Jesteś pewien, Hunter, że my jesteśmy w Kijowie, a nie, kurde, nie wiem, we Wiedniu? No, widziałeś znak? No chyba pisało. Nie wiem, nie rozumiem ukraińskiego. A kto z was umie czytać cyrylicę? Hunter, umiesz czytać cyrylicę? Nie umiem, ale... Pewnie na Białorusi, kurde, jesteśmy, no. Mam ukraiński. Ale nie wiem, czy teraz się wtrącasz w ich rozmowę, żeby ich zgasić, więc... Nie wiem, a co tam jest napisane? Tak, znaki były na Kijów, zgadza się. Młodzi jesteście, życia nie znacie, przecież to Kijów. Jedziemy na Kijów. W zasadzie jesteście w Kijowie. Mariusz, jak już wspomniałam, musiałeś zrobić duże kółko, objechać troszeczkę, żeby dojechać na właściwe miejsce, a masz tylko adres Bankowa 10. Masz napisane alfabetem łacińskim Bankowa 10 i pod spodem masz napisane alfabetem ukraińskim. Tak, żebyś był w stanie, wyciągając karteczkę przed siebie, porównać, prawda, ze znakiem i stwierdzić, ok, to tutaj. Objeżdżacie i widzicie pewien bardzo szczególny pomnik, który powstał już prawie 20 lat temu, znaczy odsłonięty został prawie 20 lat temu. Ponad 100-metrowy, odlany ze stali, także pani Jadziu, może pani otrzeć wirtualny podczółka. Pomnik Matki Ojczyzny. Jest to kobieta trzymająca w jednej ręce miecz, w drugiej tarczę i co ciekawe, na tarczy znajduje się do dzisiaj godło ZSRR. Dojeżdżacie wreszcie na Bankową 10 i stajecie naprzeciw nietypowego budynku. Zaraz wam wrzucę zdjęcie. Właściwie to mogłabym chyba użyć słowa gmachu. Ło, mieli rozmach. W stylu Art Nouveau, ozdobionego bardzo charakterystycznymi rzeźbieniami, szczegółami architektonicznymi, przedstawiające, powiedzmy, z grubsza sceny polowań, ale takie... No, na poły mitologizowane, tam jak się dobrze przyjrzycie, zauważycie jakieś syrenie ogony i tego typu rzeczy. Czym się ten budynek ze zdjęcia, które jest współczesne, różni od budynku, który widzicie wy w przeszłości? To tym, że jest znacznie bardziej zaniedbany, ale też tym, że przebiega przez niego pionowa szczelina,
połowa budynku zapadła się o jakieś 20 centymetrów tak na oko i to pęknięcie ma z kolei też tak na oko około 40 centymetrów. Budynek literalnie rozpada się na dwie części. Część tych architektonicznych detali widzicie, jak się przyjrzycie oczywiście, no bo też jest noc, ukruszyła się, spękała. Co robicie, jak już znajdujecie teoretycznie miejsce, do którego powinniście dotrzeć? Chyba trzeba wejść i poszukać. No skoro nas tu wysłali, no to chyba trzeba włazić. Gdzie zostawiacie auto? Jak najbliżej tego budynku, tak żeby było jak najbardziej osłonięte. Czyli w uliczce zaraz obok tego budynku, tak? No okej, jesteście w miarę w centrum. Naprawdę macie orzut kamieniem do wszelkich możliwych zabytków, do Dniepru. Także z tymi bocznymi uliczkami może być różnie, ale... W sumie, czy ktoś z was ma wykształcenie? Ja. A po co to komu? Ile masz tego wykształcenia, Mariuszu? Jeden. Jeden, to poproszę cię, żebyś rzucił. Ze specjalizacją w mitoznawstwie słowiańskim. Nie wchodzi. No dobrze, to w takim razie... Znaczy, wiesz, nie musisz rzucać, jeżeli byś się obawiał tam jakichś bestialskich porażek, natomiast no, możesz się czegoś tam dowiedzieć też, nie? A na co mam rzucać? No, inteligencja z twoim wykształceniem. Oj, tu mam więcej czerwonych niż kości, więc... Czyli wolisz sobie nie przypominać, co sobie wtedy przypomniałeś, tak? Może lepiej nie. No dobrze. No to może Grzegorz może spróbować, bo on ma z kolei trzy wykształcenia. O Grzegorzu! No pięknie, no to jak chcesz, to oczywiście spróbuj. Mówisz inteligencja z wykształceniem, tak? Tak jest. I trudność tu mamy? Nie, dwójeczkę. Okej, okay. Let's see. Już mamy messy critical, ale oczywiście możesz spróbować to przerzucić. Aj. Ale jak? Dlaczego? No. I mamy już zwykłe trzy sukcesy. To nawet ci daje margines jednego sukcesu. Słuchaj, Grzegorz, skąd wiesz, czy to gdzieś czytałeś, czy może już kiedyś byłeś w Kijowie, albo ktoś znajomy był w Kijowie i ci opowiadał. Ale stoicie przed słynnym domem z chimerami, trochę mniej potocznie zwanym domem Chorodeckiego. Chorodecki, tak nawiasem mówiąc, był w ogóle Polakiem, był architektem. Krąży o tym budynku parę legend, na przykład taka, że córka Chorodeckiego w ogóle popełniła tutaj samobójstwo, ale też taka, że sam Chorodecki, kiedy opuszczał siedzibę, przeklął budynek jakby w ten sposób, że osoby nie z jego rodu, które by tutaj próbowały mieszkać, rezydować, miałyby po prostu pecha. Natomiast myślę, że masz też margines, jeden sukces, więc mogę ci też powiedzieć, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat ten budynek zmieniał swoje przeznaczenie. Były tu mieszkania komunalne, potem mieszkali tutaj pracownicy ewakuowanego teatru. Natomiast aktualnie z tego, co ci tam gdzieś chodzi po głowie, to tutaj znajduje się, no już w tej chwili, postkomunistyczna poliklinika. Poliklinika, tak? Mhm. A co my właściwie przyjechali do polikliniki? Mariusz, no sam jesteś zdziwiony, bo twoja informacja była, że ma tu mieszkać niejaki Hieronim Cybulski, który należy do waszego rodzaju i no spodziewałeś się wszystkiego, tylko chyba nie tego. O, tu miał być jakiś Cybulski, ale nie wiem, no chodźmy może zobaczyć do środka, tak? No chodźmy, chodźmy. Pracuje tu może? Tak się zastanawia na głos. No, tak sobie możesz myśleć, Grzegorzu, że to takie trochę dla maskarady może być. No zależy, co tu robi, nie? Ale jednak tak tuż pod okiem, nie? A niech se tu robi, co chce. Zajmijmy się tym, po co tu jesteśmy i zabierajmy się stąd jak najszybciej. No to co, wyskakujecie z samochodu jak typy nigdy nic, kierujecie się w stronę domu z chimerami. Czy wchodzimy przez dziurę, czy przez drzwi? Nie, najpierw pytanie brzmi, czy Grzegorz wygląda tak jak Grzegorz, czy jednak jakoś coś robi ze swoim wyglądem. Prawda, aktualnie nie ma może w pobliżu was żadnych przechodniów, no ale jednak... Okej, okay, dobra, to ja się teraz tak tu, wiecie, zniknę na chwilkę, w razie co.
Widzicie to kogo, żeby nie obserwowali? Wysiadacie z wana, zamykacie go na chwilę, żeby Grzegorz sobie mógł zniknąć, otwieracie wana, macie nadzieję, że Grzegorz wysiada, zamykacie wana. Tak? No tak. Dobrze, proszę Grzegorza o sprawę pobudzenia. I sukces, Grzegorzu, nie robisz się wcale, a wcale głodniejszy. Nie wiesz, czemu ten Mariusz jest dzisiaj taki poddenerwowany. Ciechie. Podchodzicie, jak gdyby nigdy nic, do frontowych drzwi. Widzicie zamontowany przy nich, tak trochę na odwal się, domofon. Na kilkanaście pozycji większość z nich jest albo nieczytelna, albo pusta. No i w ogóle to faktycznie chyba tylko Jadzia potrafi odczytać, co tam jest napisane. Więc rzeczywiście pod jednym z przycisków faktycznie widnieje nazwisko Cybulskiego. Drugi przycisk, który jest jakkolwiek opisany, no to właśnie tam recepcja tej polikliniki, a pozostałe, tak jak mówię, nieczytelne albo puste. No to wybieram przycisk domofonu do Cybulskiego. Zabrzmiał brzęczyk, czekaliście chwilę, jedną, drugą, no ale nikt nie odpowiedział. Za łatwo by było, gdyby odpowiedział, czyż nie? Naciskamy klamkę. Zamknięte? Próbuję dzwonić do jakiegokolwiek innego domofonu. W sensie chyba najłatwiej poliklinikę. Mhm. Nazywa się zmęczony głos po ukraińsku, pytając o co chodzi. Dobry wieczór. Mamy wrażenie, że domofon nie działa. My do pana Cybulskiego. Masz wrażenie, że słyszysz coś w stylu o Jezus Mario? Przez chwilę nikt nie odpowiada. Rozlega się jakaś krzątanina. Wreszcie drzwi uchylają się. Widzisz zmęczoną kobietę w uniformie pielęgniarki. Witam się z nią bardzo grzecznie. Dobry wieczór, młoda damo. Pana Cybulskiego nie ma. W ogóle kto przyszedł? On tu już w ogóle mówi, żeby nie wpuszczać do niego. Niefortunnie się tak składa, że my musimy do niego wejść. I się pyta po polsku, czemu my musimy do niego iść? Bo mamy ważną sprawę, tak? Bardzo ważną sprawę. Byliśmy umówieni. To też. Jest to problematyczne o tyle, że byliśmy z nim umówieni listownie. Co, jakaś perswazja tu wchodzi? Jak najbardziej. I trudność 2, tak? Zapewne? Tak, zwykła zmęczona śmiertelniczka. Jest dwa. Widocznie coś w twojej postawie, wyglądzie, tym jak się nosisz, no może też fakt, że mówisz nie najgorszym jednak tym ukraińskim, sprawia, że kobieta ustępuje. Potrząsnęła głową, tak machnęła ręką, wymamrotała pod nosem coś, co mogłoby oznaczać, a zresztą sami się przekonacie. No i rzeczywiście otworzyła szerzej te drzwi, puściła was do środka, no i zobaczyliście właściwie to, czego moglibyście się spodziewać też po zewnętrzu, to znaczy z jednej strony widać, że to był kiedyś piękny, secesyjny hol, widzicie szeroką klatkę schodową, która później się tak rozwidla w dwie strony, no a z drugiej strony skrajne zaniedbanie, przerabianie tego budynku pod inne funkcje, takie bardziej utylitarne, biurokratyczne, czyli dostawiony jakiś taki zgrzebny kontuar, szufladki. Widać też ślady łuszczenia farby na ścianach. No, ona wam wskazuje, że właśnie po schodach należy się udać na górę i potem korytarzem w lewo. Natomiast idą tam państwo na własną odpowiedzialność, ponieważ druga połowa budynku jest aktualnie wyłączona z użytku. No dobra. Znaczy, jeżeli to rozumiemy. No to jeżeli Jadzia wam mówi. Zrozumiałe. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Wróciła na swoje stanowisko za kontuarem. Poszliście do góry, skręciliście wyznaczony korytarz. Tak jak mówię, widać jego dawną świetność, natomiast tabliczki były wielokrotnie zmieniane, przewieszane. Są ślady na ścianach po nich takiego brudu, który się nagromadził. W tej chwili po prostu są ponumerowane. No i rzeczywiście, tak jak wam powiedziała ta kobieta, żeby się dostać do mieszkania Cybulskiego, musicie przejść nad tą 40-centymetrową rozpadliną, co może nie jest trudne teoretycznie, tak? No, trochę większy krok, ale myślę, że jednak wywiera wrażenie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest troszkę wrażliwszy. Widzicie przez szczelinę nie tylko
Kijów, resztę miasta, ale też nocne niebo nad wami. Idziecie dalej korytarzem i stajecie przed drzwiami, które powinny przynajmniej być drzwiami Hieronima Cybulskiego. Nawet wyczuwacie, jak sobie teraz staniecie i chwilę się na tym zastanowicie, wyczuwacie rzeczywiście, że ta część budynku jest trochę przechylona. Nie stoicie prosto, stoicie jakbyście stali na równi pochyłej. Czyń honory, Mariuszu, w końcu to twój znajomy. Co? W życiu chłopa nie spotkałem. No dobra, no pukam. Łup, łup, łup. No nikt ci nie odpowiada. Bezpiecznie i tak się odsuwa, żeby być na końcu. No to naciskam klamkę. Jest zamknięte. Ej. Coś, jakoś. Może siłą otworzyć? Ale może lepiej nie rozwalać tu wszystkiego od samego początku. Tak możecie spojrzeć na tę szczelinę dzielącą budynek na pół i zastanowić się, czy faktycznie to będzie aż taka wielka różnica. Nikt nie zauważy różnicy. No to czyń honory. W sumie jakby było otwieranie właśnie, ale właśnie tak na siłę. Mocniej tą klamkę, że tak powiem, przycisnąć. Siła atletyka? W sensie tak chcesz, nie wiem, z bara je pociągnąć? Co chcesz zrobić? Nie wiem, jak mocne te drzwi są. Tak naprawdę równie dobrze mogę faktycznie mocniej tą klamkę i popchnąć, tak? No wiesz co, to są porządne drzwi. A to z bara bym musiał. To jest mimo wszystko budynek, wiesz, zaprojektowany z miłością, wybudowany z miłością, on tylko popadł w ruinę. Jasne, siła wysportowania ile u ciebie wynosi, bo może nawet nie będziemy rzucać. Trójeczkę. Trzy? Wiesz co, to nie, tu rzuć. Ej, sprawdź, czy klucz jest pod wycieraczką. Sprawdzam. Nie ma pod wycieraczką klucza. A w doniczce? Sprawdzam. Nie, ale jak się tak zaczynasz go szukać pod wycieraczką w doniczce, to sobie myślisz, że kurde, na pewno mają tutaj jakieś zapasowe klucze do wszystkich tych drzwi. No pewnie w recepcji. Dobra, to ja rzucamy poziom trudności 2, tak? Mhm. No nie, no, tak próbowałem. Możesz przerzucić. W sumie... Tylko pamiętajcie o skreślaniu willpowera. Nie wiem, czy Grzesiek sobie skreślił siłę woli, jak przerzucał. Przerzucę sobie, czemu nie? No wiesz, Messi już z tego nie będzie. No, 2 sukcesy. Proszę. No to co, Hunter? Próbowałeś raz. Dobre drzwi, rzeczywiście, solidna firma. Burżuj miał pieniądze na porządne drewniane drzwi. Tak. No to przyłożyłeś się mocniej, nie? I drzwi dobre, ale zamek już taki sobie. Puściło. Rozglądacie się tylko, czy nikt tam nie usłyszał hałasu, a przynajmniej czy ktokolwiek ma zamiar na niego zareagować, ale nie zanosi się, więc pewnie kypcikiem udajecie się do środka. Hunter wchodzi pierwszy, żeby komuś łba nie urwało, w razie czego on to przeżyje. Powiem tak, na pierwszy rzut oka widać, że to jest takie typowe mieszkanie kamienicy, gdzie jakby piętro zostało podzielone dopiero później na kilka mieszkań, tak? Czyli widać, że to jest tylko jakaś część większej całości. Tak samo jak w holu czy na klatce schodowej widać tę dawną świetność, natomiast no czuć grzyb, widać, że farba jest gdzie nigdzie podpuchnięta. Mają tu na pewno problem z wilgocią, z dociepleniem, bo też gdzieś tutaj gdzieś czujecie, że ciągnie od okien. Wystrój jest taki, powiedziałabym, mieszany, jakby ktoś przez ostatnie kilkadziesiąt lat gromadził trochę co popadnie, więc z jednej strony dostrzegacie część oryginalnego umeblowania, jakieś takie ładniejsze biurko z epoki, właściwie taki sekretarzyk. Obraz Alfonsa Muchy, który wygląda może nawet na oryginalny, ale też późniejsze, już nie tak dobrej jakości meble, byle jaką makatkę na ścianie. Samo mieszkanie jest stosunkowo nieduże, składa się tak naprawdę z jednego większego pokoju, który był prawdopodobnie taką pracownią, mniejszego takiej kuchni, do której dosłownie mogłaby wejść jedna osoba i tyle. Nawet stołu tam nie ma za bardzo, tylko jakieś utensylia. Podejrzewacie zresztą, że Cybulski nie potrzebował z tego zbyt często korzystać. Toaleta tak samo, nieszczególnie wyglądająca na używaną, ale przynajmniej miał własną, nawet jeżeli nie potrzebował. No i taka już rzeczywiście malutka klitka, w której jest wciśnięte całkiem współczesne łóżko ze skrzypiącym materacem, nawet nie pościelone. Ale Cybulskiego ani śladu. No i co? Dorwali go? Kto go miał dorwać? No nie wiem, ale potrzebował pomocy niby, tak?
Co, nie mógł się tu zamknąć i poczekać po prostu? No, jak jest jednym z nas, to nie wiem, czy siedzenie tutaj to jest dobry pomysł. Jest tu jakieś miejsce takie, gdzie można się schować wampir na dzień? W sensie w tym mieszkaniu? No. Ta klitka z łóżkiem, nie ma żadnego okna. Drzwi może nie są przesadnie solidne, ale no, wydaje ci się, że jest to wystarczające pomieszczenie na potrzeby wampira. Wygląda tutaj tak normalnie, czy widać jakieś faktycznie, że coś przewrócone gdzieś może? Nie wiem. Albo że ktoś pośpiechu opuszczał to miejsce. To znaczy tak, bez rzutu to ci mogę powiedzieć, że nie ma żadnych takich ewidentnych śladów typu na przykład walki. Mhm. Natomiast tak jakbyś chciał się jakoś bardziej rozejrzeć, czy którykolwiek z was, no to jednak jakiś rzucik by był fajny, myślę. Albo chociaż podanie puli, jeżeli ktoś ma wysoką. Spryt plus spostrzegawczość, tak? Mhm. No, 4. 4. A inni jak? Bo podejrzewam, że pewnie wszyscy się będziecie chcieli rozejrzeć. 5. 5? Kto da więcej? Grzegorz 5. Grzegorz 5. A pani Jadzia? Pani Jadzia nawet nie podaje, bo ma 3. Ojej. Dobra, to myślę, że Grzegorz z Mariuszem w takim razie wy zauważycie, że co prawda nie ma śladów walki per se, ale kot na łóżku ma takie ślady, takie przypalone. Takie jakby ktoś na przykład papierosa o niego gasił. W paru miejscach. Ho, ho. I na prześcieradle też dostrzegacie podobny ślad. Ktoś tu kogoś przypalał, czy co? Niby sami dorośli spokrewnieni, a jak dzieci. Okej, okay, babcia Jadzia. Chyba baba Jaga. Uważajcie sobie, szczeniaki. Tylko, że ja szeptem, bo podobno jak ten, mi ta umiejka przestaje działać, jak się głośniej działa. Możesz się odniknąć, a potem zniknąć z powrotem też, jakbyś chciała. Tylko za pobudzenie. Jadziu, a może tą babeczkę na dole wypytać? Co z tym całym Cebulskim się stało? Hunter, to masz 4, prawda? Tak. Więc kiedy Grzegorz z Mariuszem się tam doktoryzowali nad przypalonym kocem, wielkie mecyje, no może koleś lubi palić papierosy w łóżku, no każdy ma jakiś fetysz, nie? No tak. No to ty sobie bardziej obejrzałeś to duże pomieszczenie, te, nazwijmy to pracownię. Nudy, straszne nudy, jakieś, wiesz co, wykresy, mapy nieba, jakieś po prostu notatki takie, poprzerzucałeś się tylko trochę. O dziwo, znaczy o dziwo, mogłeś się może zdziwić, że są po polsku w większości. Jakbyś tak miał po tym zgadywać, to byś nie wiedział, czy facet jest bardziej astronomem, astrologiem, jakimś po prostu wróżbitą. Natomiast zauważasz pewną specyficzną rzecz, to znaczy oprawiony w ramkę, trochę tak jak zdjęcie, jak taki portret, który można sobie postawić na biurku. Fragment gazety. Gazety, która patrząc na to, jak już pożółkł papier, ma swoje lata. I patrząc po języku, jakim też jest napisane, prawdopodobnie nie jest najnowsza. Który brzmi mniej więcej tak. Hieronim Cybulski liczył lat 44. Był mężczyzną o niskim strzyżonym wąsie, rudych łysiejących włosach, szczupły na twarzy. Był znany w całej dzielnicy jako nałogowy alkoholik i awanturnik. Przed 10 laty jako inwalida austriacki otrzymał koncesję na kiosk i ożenił się z niejaką Zofią Górką. Urodził się im syn mający obecnie lat 9. Cybulski nieźle zarabiał na sprzedaży gazet i papierosów, ale wydawał pieniądze na kobiety i pijatyki, a żona jego na przyjaciół i wyścigi konne. Przed 3 laty to niedobrane małżeństwo się rozeszło. Żona wyjechała do Złoczowa, dziecko oddano na wychowanie. Od tej pory Cybulski jeszcze więcej hulał, sprowadzał do kiosku rozmaite prostytutki i urządzał orgie i libacje. Obracał się wśród ludzi zdegenerowanych. Pewnie zgarnę tą gazetkę i tak zaniosę im. Przez chwilę myślałem, że to o mnie piszą. Podaję mnie Mariuszowi. O, no rzeczywiście, tak jakby o tobie, kurde. Tak, niski, strzyżony wąs, rude, wysiejące włosy. Cały Hunter. Ex-żona? To z tym życia bardziej. Gdybym nie widział tego zdjęcia, no pomyślałbym, gdyby nie było nazwiska. Chyba, że ty jesteś jakiś Cybulski, co? Weź, Mariusz, nawet mnie nie denerwuj. Aha, daj się nabrać. A może ty to ten synek jesteś? A z którego roku jest ta gazeta? A wyjmujesz z ramki ten fragment? No. No tak, odwracasz na drugą stronę. Tam pod kolejnym artykułem faktycznie zauważasz datę
1934 rok, kawałek daty. Natomiast jeszcze się tam znajduje jakby ciąg dalszy tej wiadomości, z której wynika, że w nocy z 3 na 4 lutego Prym Cebulski zamordował i poćwiartował w swoim kiosku prostytutkę Emilię Szefówną. Ło, ten to dopiero miał rozmach. Czegoś takiego nigdy nie odjebałem. Jeszcze. Nie mam takiego zamiaru nawet. No w sumie racja, lepiej wypić niż ćwiartować. Co, i mamy go znaleźć, kurde. Gdzie on może być? No jak go mamy w tym całym Kijowie znaleźć tak po prostu? No. Nie wiem, no mógł zostawić coś. Chyba wiedział, że przyjedziemy, co? No nie wiem, nie jestem pewien. Znaczy, wiedział, że wysłał wiadomość o pomoc, natomiast czy Lea mu odpowiedziała i w jaki sposób, no to już zostawiam w gestii Mariusza. Kiedy wysłał tą wiadomość? Może tak? Ojej, nie chcę mi się teraz liczyć, ile mogła iść wiadomość tam, wiesz, jakaś pocztą czy cokolwiek. No ale w sensie to była listownie, tak, wysłana? Wiesz co, myślę, że mógł zadzwonić przez jakiś kontakt po prostu. Nawet nie wiem, bo list by trochę jednak szedł Ukraina-Polska w 99 roku. Mieli obgadany jakiś kanał komunikacji, który był szybszy właśnie taki na takie sytuacje kryzysowe, powiedzmy. Czyli to nie jest tak, że my przyjechaliśmy 2 tygodnie po tym, jak coś mu się stało? Nie, no zakładam, że tak to kilku dni. No właśnie, Hunter mówił, że tak mógł coś zostawić, nie? Tak nawet może machnąłeś ręką, żeby te mapy nieba po prostu tak, wiesz, tak z pogardą w gdzieś kierunku machnąć. Po czym się zorientowałeś, że faktycznie leży na nich kartka, na której jest w ogóle narysowany miecz. Tak nagryzmolony, nie? Jakby ktoś w pośpiechu. Tak najpierw myślałeś, że to może jakaś konstelacja po prostu, wiesz, oni tam różne dziwne rzeczy w tych gwiazdach widzą, nie? Tak sięgnąłem sprawdzić, co to w ogóle jest. Bo raczej symbol sam w sobie mi nic też nie mówi. Rysunek miecza, który wyróżnia się tym, że ma szczerbę w ostrzu. Mariusz? Jadzia? Znacie się coś w ogóle na jakichś symbolach dziwnych? Co? No nie mam tu jakiś miecz, ale nie naostrzony, szczerbaty. Szczerbaty miecz? Po co komu taki miecz w ogóle? Ty kurde, ale czekaj, to nie był ten? A był taki miecz. Jeden z tych, no, król... O, Szczerbiec, wiem, Szczerbiec, kurde, król był taki, ze szczerbcem. I Jadzia tutaj kiwa głową z politowaniem. Mówi, miecz koronacyjny. No dobrze, no i co z tym mieczem koronacyjnym? Czekaj, on go... Dlaczego on był szczerbaty? Znaczy, wiesz, dlaczego był szczerbaty? Bo on go upierdzielił jakąś bramę chyba, tak? Jak zdobywał jakiś ten... Czekaj, co on tam zdobywał? Co Moskwę zdobywał, tak? Grzegorz, nie możesz sprawdzić na telefonie. Ale Grzegorz, możesz sobie rzucić na tym, na wykształcenie. No jeśli jest taka potrzeba, to może. Czyli no chodzi o bramę kijowską, tak? No to co zdobywał? No Kijów, a nie Moskwę, nie? No tak, ale Mariusz, ponieważ ma tylko jeden wykształcenie, to przecież może sobie popieprzyć trochę. A miałeś nadzieję, że ktoś zgraczy podłapie. Nie, no jasne. Jeżeli uważacie, że wasze postaci by to wiedziały, ewentualnie jeżeli macie właśnie wykształcenie, jak najbardziej kojarzycie legendę o szczepcu i złotej bramie, która powinna być gdzieś w Kijowie. No to chyba musimy się tam udać. A jaka jest godzina? Jeszcze pytanie. Czy mamy chować się i spać, czy... Wiesz co, to jest memoriam do uproszczenia, załóżmy, że macie jeszcze czas. No to chodźmy do tej bramy. Po drodze jeszcze bym poszedł, może coś przekąsił. O, polowanko, nie na swoim rewirze. No. Nie, no dobrze, czekam na tę porażkę. Ojejku. Czyli zwijacie się z domu z chimerami, tak? Tak, no zamykamy drzwi, no wygląda jakby nikt nie ruszył. No powiem ci tak, no na klucz ich nie zamkniesz z powrotem, zamek pewnie się nadaje do wymiany, ale jesteś oczywiście w stanie tak przymknąć, jak gdyby nigdy nic. Mijacie panią, która patrzy się tak na was spod łba, tak macie wrażenie, że ten Cybulski to im tu musiał chyba jednak załasić coś ostro za skórę. Może był jakiś spór albo coś, bo w sumie no to rzeczywiście jest trochę dziwne, żeby on mieszkał w tej poliklinice jeszcze w tej drugiej połowie budynku. Hunter tylko się uśmiecha, bo w sumie i tak nie jest w stanie jej nic powiedzieć w jej języku, więc po prostu się uśmiecha. Mhm. Ale tak szczerze czy ironicznie?
Nie, no tak szczerze, tak. No żeby dobre wrażenie pozostawić. Mhm. Mariuszu, no to w jaki sposób chcesz zapolować? Chciałem na Sandmana zapolować. Mhm. Tylko ponieważ jestem bardzo głodny, to bym przede wszystkim użył niewidoczności. Której mocy? No, Unseen Passage. Czyli chcesz najpierw wykonać sprawdzian pobudzenia? No tak, no ale jak mi to ma ten, to ma mi pomóc być niewykrytym, co? Ty ryzykujesz. No to bardzo dobrze. Kto nie ryzykuje, ten nie wpada w szały. Albo jakoś tak. No to pobudzam się. Pobudź się. O, jestem bardzo głodny. I wskakujesz na piąty punkt głodu. Czy spoko, chyba rzeczy się dzieją dopiero gdybyś teraz miał testować, ale ja to jeszcze sprawdzę. Natomiast możesz nam opowiedzieć, jak sobie przypomniałeś ten straszliwy głód. Jak sobie zacząłeś pluć w brodę, że Lea cię ponaglała, więc po prostu nawet nie zdążyłeś się porządnie napić przed wyjazdem. I no, powiedz coś fajnego na ten temat. No przede wszystkim, no właśnie, nie zdążyłem się porządnie napić, teraz byłem taki strasznie głodny. No byłem tak strasznie głodny, że jak wszedłem i zacząłem pić, no gdziekolwiek, nie wiem, do śpiącego domu, z jakąś taką małą ilością lokatorów, może jak robotniczy hotel albo coś innego. Znaczy do polowania jeszcze dojdziemy, natomiast na razie samo, wiesz, samo uczucie. No uczucie było takie jakby cały świat był rozmazany i tylko jedna myśl przebijała się przez to. Tak jak się nie można na niczym skupić, tylko na jednej, jedynej rzeczy. I jakkolwiek próbuje się myśleć o czymkolwiek, to tak wraca ciągle na ten sam tor i nic de facto nie można zrobić z tym. Mhm, tak. Będąc na głodzie 5, jeżeli nie uda ci się rauszczek, to wtedy ryzykujesz szałem głodu. Że już czujesz, że jesteś tak na krawędzi, już czujesz, że ta bestia ryczy tam w środku, jest wściekła, no najchętniej by się rzuciła, rozszarpała coś na strzępy, a ty ją przytrzymujesz jakby jeszcze stanicznym wysiłkiem woli. I twoje polowanie na piaskuna. Zręczność plus krycie się, jak mniemam. No, ale jest niewidzialny. Tak, ale wykonajmy rzut w takim sensie, no czy po prostu uda ci się w ogóle znaleźć ofiarę, nie? To dorzuć sobie kostki z niewidzialności. A jaki ten poziom trudności? No właśnie, i jeszcze tak sobie myślę, jesteś na nieznanym sobie zupełnie terenie, więc myślę, że chciałabym 3 sukcesy, to ci tak da takiego krótkiego łyka, 4 sukcesy dadzą ci możliwość takiego porządniejszego napisu. To zobaczcie, jak tu się bardzo pięknie wszystko da spierdzielić. Same kości głodu? Nie no, jeszcze nie same. No to słuchaj. O, 3 sukcesy. No to co marudzisz? Chyba, że jeszcze przerzucę jedną. No to przerzuć, jak chcesz, oczywiście. Pamiętaj o skreślaniu siły woli. O, 4 sukcesy. Czyli tyle, żeby się napić, jak to ujęłam, porządniej. No to tak, to teraz możesz przejść do tego, co to mówiłeś. To jakiś hotel robotniczy, tak? No, taki hotel robotniczy. No i tak myślę, że długo piłem i dość łapczywie. Czy zabiłem człowieka? Nie. Na pewno chciałem wypić do dna, ale z drugiej strony w pewnym momencie zaświtało mi takie, że no nie dość, że nie u siebie, to jeszcze w ogóle bez tych wszystkich durnych pozwoleń kamarilli. W sumie czy tu jest kamarilla, czy tu jest Saba, czy jest tu anarchiści? W sumie nie wiem, no więc tak wypiłem go porządnie, żeby pewnie będzie się czuł bardzo, bardzo słabo nad ranem, ale nie zabiłem. Czy to znaczy, że wypiłeś więcej niż wartość 2 poziomów głodu? Czy to jest tak, do 2 punktów możesz zaspokoić, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Natomiast albo pijąc szybciej, albo pijąc do 4, no to zagrażasz jego życiu. No a przy 5 no to dosyta. W sensie śmierć ofiary. No jest już bliżej rana, to myślę, że po prostu wypiję trochę więcej. Ale tak nie tak, żeby od razu wykitrował. Czyli co, ile zaspokajasz? Tak za 3 poziomy? Tak. Dobra. Przypomnij mi, jakie masz przekonania. Nigdy nie pokazuj dzieciom przemocy i winni muszą zostać ukarani. Okej, jeszcze patrzę, jakie były założenia kroniki. Ktoś pamięta? Boże. Nie torturuj i bądź odważny.
Tak, odwaga i nie torturuj. Okej, okay. To tylko jedna skaza w takim razie. Nie naruszyłeś ani przekonań, ani założeń kręci. Co pozostali robili w czasie, kiedy Mariusz sobie używał na biednym, spracowanym, no nie oszukujmy się, przepoconym i pewnie trącącym nieco alkoholem robotniku? No tak pewnie, co, wyjął z wana kolejną butelkę. Mhm. Nie będzie się ograniczał. Podzieliłby się z pozostałymi, ale oni nie mogą, więc no cóż, więcej dla niego. Studiuję mapę, by jak najszybszą trasę obrać do tej bramy, do której próbują się dostać. Mhm. Złota brama, albo po ukraińsku Złoty Wrota, to nie jest w sumie aż tak daleko. Wydaje ci się, że mniej niż jakieś 2 kilometry stąd. Musicie przeciąć jedną większą ulicę, ale tak, wydaje ci się, że dojazd tam będzie stosunkowo prosty i że będziesz w stanie pokierować Mariusza lepiej niż Hunter. Och, jest to dużo bliżej, niż by nam się wydawało wcześniej. Słuchajcie, co powiecie nam przechadzkę po tym pięknym mieście, by popodziwiać jeszcze nocą jego urok? Ale o tej porze zdążymy obrócić w obie strony? To pytanie do MG. No nie, na pewno nie zdążycie wyjechać z Kijowa jeszcze tej nocy. To znaczy wyjechać może zdążycie, ale na pewno nie wrócicie do Polski jeszcze tej nocy. Znaczy się do Złotej Bramy i z powrotem do tego, do samochodu. Przecież to równie pewnie tak samo na piechotę jak z samochodem, bo zanim do samochodu dojdziemy, tam dojedziemy, zaparkujemy, no to... Jak już wspomniałam, pod tym względem mogę być spolegliwa, ponieważ to memoriam. Dobrze, no. Słuchaliście ryzyka narracyjnego. Mistrzynią gry była Krysyda. Jako gracze udział wzięli Nessie, Naski, Savro i Ary. Serdecznie dziękujemy naszym patronom Mateuszowi Wyznawcy Greli, Andrzejowi Jagle, Pawłowi Kościelnemu, Michałowi Krzyżanowskiemu, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Natalii Neli, Kubie Polkowskiemu, Shizu, Wula Blwawie. Założyliśmy konto na Patronite, które pozwoli nam sfinansować domenę i hosting, a w dalszej kolejności ulepszać sprzęt. Zachęcamy do wsparcia nas na patronite.pl/ryzyko narracyjne. Jak zwykle zachęcamy także do posłuchania innych naszych serii. Oczywiście pierwszego rozdziału Zatrutego Zdroju, go labiryntu wspomnień rozegranego w Nibiru i innych. Polubcie nas na Facebooku, subskrybujcie na YouTubie i na Spotify. Odwiedźcie też koniecznie naszą stronę internetową ryzykonarracyjne.pl. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia!